Hej, hej, zapraszam na już drugi odcinek, ale w topy. Tym razem prezentuję w sumie siłownik liniowy o momencie 1500 Nm, zakupiony w tym moim idealnym zakupie, niekontrolowanym. Co mogę powiedzieć o siłowniku? Zasilanie 12 V według tabliczki znamionowej. Długość posuwu, czyli ile wychodzi z korpusu samego czpienia, to jest 450 mm. W specyfikacji na samej aukcji możemy też przeczytać, że zasilanie jest od 6 do 12 V. Przepraszam, od 6 do 30 V. W zestawie, ja już pozwoliłem sobie podłączyć, mamy sterownik bezprzewodowy, mamy też do tego pilot i wykonamy teraz podłączenie. Do zasilania wykorzystamy zasilacz laboratoryjny, jest to zasilacz też zakupiony podczas tego mojego feralnego zakupu na Ale Drogo. Podłączymy teraz plus krokodylkiem. Podłączymy także minus, żeby nam się nie zeszło. I mamy tutaj pilocik. Odpalamy zasilacz. Zasilacz już ustawiłem na 12 V. No i robimy teścik. Już słychać, jak się wysuwa. Widać, jak idzie. Zatrzymujemy i powrót. Siłownik ma dwie krańcówki. Czyli w momencie, jak wysunie się na maksymalną długość lub wciągnie z powrotem, sam się wyłącza, tak żeby silnik się nie spalił. Dochodzi do tego miejsca ograniczenia i następuje wyłączenie posuwu. Jeszcze coś z ciekawych rzeczy, które można o tym siłowniku powiedzieć. W sumie waży 2 kg i 100 g. I na tym skończyły się zalety. Maksymalny prąd obciążenia 3 ampery. Sprawdzałem na zasilaczu, który też ma pomiar, momentami dochodzi nawet do 1 ampera przy 12 V. Możliwe, że te 3 ampery są dostępne, raczej są dostępne, są pobierane przy niższym napięciu, czyli tych okolicach 6 V. Szczelność IP54, jest chiński certyfikat CE i już na aukcji widać taką drobną rozbieżność. Ponieważ na samym początku aukcji jest zasilanie napięciem od 6 do 30 V, a gdy się wgłębimy w dalszą część aukcji, gdzie jest więcej parametrów podanych, w sumie żadnych kluczowych, to mamy informację, że siłownik zasilany jest w zakresie od 8 do 30 V i przy 30 V pobiera około 1 ampera, co w sumie już z testów jest rozbieżne. Zobaczymy, bo chcę zrobić test obciążenia. Czyli przeliczyłem sobie, że te 1500 Nm daje nam możliwość podnoszenia wagi na poziomie lub około 166 kg. Ogólnie ja ten siłownik chciałem wykorzystać do obracania, do ustawiania mojego trackera, który jest w trakcie budowy, raczej w trakcie budowy. Już tam pierwsze materiały powstały, jeszcze nie są opublikowane. Myślę, że zrobię to w jednym filmie, ale to już całkiem inny materiał. Na razie chcę przetestować ten siłownik. Dlaczego? Dlatego, że trudno mi to zobrazować, trudno mi to wyjaśnić. Zobaczcie, dam moją rękę dla przykładu. Ten siłownik naprawdę nie jest duży. Nie jest też gruby. Silniczek jest bardzo malutki. I wydaje mi się, że jest tutaj inaczej. Niutki są bardzo mocno przekłamane.
Przez to zrobimy próbę. Zobaczymy, czy poradzi sobie z podniesieniem 5-kilogramowego wiadra z farbą. Oraz spróbujemy go dociążyć jeszcze czymś, zobaczyć, kiedy nastąpi ta granica, w której już nie będzie mógł sobie poradzić. No, postaram się go nie spalić, aczkolwiek reklamację na niego już złożyłem. Zobaczymy, czy podstawnie, czy niepodstawnie. Jeśli się okaże, że niepodstawnie, to raczej ją zakończę, bo to wtedy wyjdzie na mój błąd. A do błędów trzeba się przyznawać. Co mamy w zestawie jeszcze? W zestawie jest sterownik. Sterownik ma mieć zasięg 100 metrów. Testowałem go tutaj w warunkach piwnicznych i powiem szczerze, okej, fajnie, że jest. Nie jest mi w zupełności potrzebne, nie będę z niego korzystał, ponieważ automatykę do sterowania zrobię w swoim zakresie. Tym bardziej, jeśli to będzie miało być tracker, to chciałbym zastosować zegar czasu rzeczywistego plus zegar astronomiczny, aby ten tracker w miarę działał. Widziałem, że są gotowe rozwiązania, ale gotowe rozwiązania w żaden sposób mnie nie bawią. Nie dają mi satysfakcji. Aczkolwiek zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Co jeszcze w zestawie? W zestawie mamy dwie klamry do zapięcia oraz dwie zawleczki i dwie blokady. Dobra, przechodzimy do testów. To zaczynamy pierwszy test. Naszym obiektem testowym będzie farba Beckers, 10-litrowa. Trudno mi powiedzieć, ile kilogramów, ponieważ nie wziąłem sobie tutaj wagi, żeby zważyć, ale liczę, że tak patrząc na gęstość, około 12 kg będzie miało to jedno 10-litrowe wiaderko. Siłownik na idealnym drutowym połączeniu. Mam nadzieję, że wytrzyma, że nie spadnie, też nie będę podnosił do samej góry. Siłownik sobie wisi na mega mocowaniu. No i tu mamy układ zasilania, sterownik i lecimy z pilota. No więc startujemy. I w górę. No, to ładnie. 10 kg wjeżdża w górę. Mniej więcej chciałem Wam pokazać, jaka szybkość tego wciągu jest. Myślę, że taka wysokość starczy. Zatrzymujemy go i jedziemy do dołu. Myślę, że właściwym rozwiązaniem będzie sprawdzić teraz 20 kg albo 20 litrów. Będzie to ciekawsze. No to zaraz podepniemy, podwiesimy 20 litrów i zobaczymy, jak sobie z tym pójdzie. Próbowałem parę chwil wcześniej podnieść tym siłownikiem mój blat serwisowy, który jest taki, a nie inny. Z kątowników 4x4x2, że tak powiem, z płytą, która jest pod tą gumą, waży jakieś 250 kg. Nie był w stanie go podnieść. Myślę, że na jeden ruch nie przekroczyłoby to 100 kg, ale no, akurat tak wyszło. Zobaczymy za chwilę inny podwieszony materiał. No to próba druga. Podnosimy teraz dwa opakowania, dwa wiaderka 10-litrowe Beckersa. Beckers nie jest tutaj sponsorem, zaznaczę, nawet AliDrogo nie jest. Po prostu mam tą farbę tu przy sobie i postanowiłem zrobić obciążnik z tego, ponieważ zawsze dokładane wiaderko da nam realny odczyt. Nie zważyłem tego nadal, ale znalazłem na pudełku z farby, bo powiem szczerze, wszystko było zamówione z internetów.
W jednym pudełku przychodziła jedna farba i jest podana waga 13 kg. Rozumiem, że jest ta waga zaokrąglona, więc możemy przyjąć te 12 kg, że waży 10-litrowe wiaderko z wiaderkiem. Dobra, ruszamy w górę. Mam nadzieję, że moje mocowanie, drutowanie wytrzyma. I farba też to przeżyje. O, wciągamy tutaj 24 kg. Albo 25. Słychać, że silnik dostaje troszkę obciążenia. Dobra, myślę, że starczy, bo jakby się tak coś rozwiązało i spadło. Jedziemy z powrotem. I myślę, że teraz dołożymy już dwa kolejne wiaderka do tego siłownika. Patrzcie, zużycie. Teraz pobiera siłownik 6 W, pół ampera przy 12 V. Dobra. I widzimy się za moment. Postanowiłem jednak zostawić te cztery wiaderka. Mam to podrutowane na bogato. Mam nadzieję, że siłownik wytrzyma. Aczkolwiek bardziej się teraz boję, czy farba nie ulegnie zniszczeniu, jak moja drutokracja się rozwiąże. Dobrze, jedziemy powolutku do góry. Prawie się podniosło. Oderwało się ostatnie wiaderko. Mamy tutaj 2 ampery poboru. Nie będę tutaj podnosił napięcia. Niech sobie jedzie powolutku. W sumie to starczy. Jedziemy z powrotem. Dało radę. 48 kg plus minus. Mam jeszcze dwa wiaderka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem to tak. Poszedłem na bogato. Niech leci cała farba. Podrutowałem. Szkoła wielkiego druciarstwa jest tutaj widoczna. Mam nadzieję, że wytrzyma. Jak ze wszystkim. Prowizorka pierwsza klasa. Lecimy w górę. 72 kg. Oj, coś szczeli, ale jeszcze nie wiem co. Byle nie wiaderko. O nie! 1,5 mm² nie wytrzymał tego obciążenia. No nic. Włożymy coś lepszego. Drodzy Państwo, teraz mamy 3 razy 1,5 kwadrat zabezpieczony linką 10 albo 8 i 72 kg. Jedziemy w górę? To jedziemy. Coś się dzieje. Pytanie, co się dzieje? Coś się podnosi. Mam nadzieję, że te uchwyty wytrzymą. Uchwyty wytrzymały, góra puszcza. Dobra. Musimy wykonać korekcję. Bo teraz szkoła druciarstwa zawiodła w tym miejscu. No to wracamy za chwileczkę. Szkoła druciarstwa wprowadziła tutaj drobną modyfikację. Myślę, że góra wytrzyma. Widziałem, że góra się nie zaciąga. To lecimy. Coś szczela, coś piszczy.
Podniosło się czy nie? Nie pod... podnosi się. Widzę, że przewód się strasznie naciągnął. Zaraz coś tutaj, delikatnie mówiąc, pier... Ooo! I pierdykło. Ważne, żeby farba się nie rozszczelniła. No tak, co za idiota. No nic, robimy kolejne podejście. Zobaczymy, czy mam jakiś odpad. 3 razy 2,5 kwadrat.